Witam pana doktora. Jesteśmy w ATS oczywiście i szukamy samochodu z towarem. Będziemy jechać z używanymi opakowaniami. Dobra, tu widzę, że jest. Gość tutaj macha. Nie mówię czym nawet. Ale widzę, że jest. Dobra. O, ja bym to czasem nie wyjechał bardzo. Chyba tam na wóz poszłem teraz. Tam, czy mi się wydawało, gdzie to jest? Tu jest. Jak to przyczepę zahaczyć, ale... Mogę zahaczyć. Podjedziemy, zabiję. Hop. Dobra. Lecimy na dwie. Ach, bo to jest cholera. Nie to co ma. O, kręca mi się. Znaleziono sygnał GPS. System gotowy do pracy. No, no to co? No to zasuwajmy, koledzy. Gdzie? Gdzie? Światełka i lecimy. Jeszcze będzie przysnąć jeszcze, bo to będzie ciemno, jak będę jechał. I lecimy z La Cruce, oczywiście. A, to też dobrze wyjechałem? Ja. O kurwa, ja w prawo. Obliczenie nowej trasy. Dobra, obliczaj. O, ryja nie zjesz. Przygotuj się do skrętu w prawo. Aha, to takie kółko zrobimy tu w pobiedy. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Kurwa, by tu pod uchem coś... Skręć w prawo. Oczywiście jadę w podwójną przyczepą. Jakbym mógł jechać inaczej. No, objechaliśmy firmę, jedziemy dalej. Zobaczymy, jak to z tyłu to się dzieje. Przygotuj się do skrętu w prawo. No, mówię, że... A to tam, nie tu. Skręć w prawo. Dobra, i lecimy. Czerwone, ale mogę wjechać, skręć w prawo. W prawą stronę mogę jechać. O, widzę pieski. Wjeżdżamy na autostradę już. Ja myślałem, że w kółko jeżdżę, a to nie. O, coś mi tu zaczyna. Mój pan mi tutaj niedobrze robić. Idziemy też i jechał mi dobrze. I mam nadzieję, że to też poleci dobrze. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Lecimy oczywiście nowym Volvem, VNL. Oczywiście słyszycie moją panią, jak tam dychra. A w tej chwili
Dobra, lecimy sobie już na 95, jak tak leci. O, trochę kilometrów jest. I może gdzieś CPN będzie, to zajedziemy, zaczniemy. Tu widzę, że jest, ale ja nie będę zjeżdżał, bo muszę do miasta zjechać. A ja mam dwie przyczepki, także gdzieś może trochę dalej być. Tutaj widzę, lecą gliniarze. Dobra, trochę tu ściszę, żeby nie było, że mało pojemy skądś głos. Dobra. Mały szybko i to 105. Dobra, i lecimy za gościem. Także dzisiaj mamy nocną zmianę. Chyba, że będzie blisko parking, to zjedziemy i później idziemy spać. Wolałbym dzień jechać jak w nocy, ale nieraz musi być nocna zmiana. Wiem, że może być. Nie może być kolizja. No, 120 mogę pchnąć. Nie wyciągnie 120, bo mi się chyba zlecił. Tu mamy garaż. I tu już jedziemy. I tu mamy zaraz paliwo. A gdzie tu zjechać, nie? Tu chyba gdzieś jest droga, co czy nie? Tam jest. Dobra, tu musimy zjechać. Dobra, tu zjedziemy. I to się nakręcimy. Nie będziemy się tu za dużo. W porządku, znajdźmy inną trasę. Dobra, ja chcę tu dojechać, bo chcę dojechać do spania. Nie marudź. Szukanie nowej trasy. I zaraz zatankujemy paliwo. Przy okazji. Zawróć. Dobra, zawrócę, będę musiał. I co to ja? Przeliczam trasę. Dobra, i tu muszę tak zrobić. Zawróć, że... kiedy będzie to możliwe. Ale tam mieli obliczenie nowej trasy. Zawróć, jeśli to możliwe. Dobra. Tank, tank, kulem, paliwko. To jest paliwa, tu miałem, widzę, ale... Pytanie? Tu jest spanie jeszcze. Dobra. Zróbmy tak, lećmy. Czy na bliższej okazji to. To jest. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo.
paliwo mam, ale jeszcze coś. Dobra, i lecimy. Nie ma zboli. Buja to idzie ostro. No, dobra, i tak idzie, jak idzie, to wystarczy. Zamki, no to zimno, ciemno to zimno jest. Może bliżej będzie, to tam bliżej zatrzymam, a tu te 200 km to szybko zleci. Także po Narodowskiego 6 majba, 6 albo 30, 63, bo to był 6, teraz 63 jest, Maybacha i Pawła, a ja lecę dalej. Samotność. Jedziemy, to się będzie widno robić. Dobra, tu widzę, też coś mamy. To chyba waga jest. Dobra, i lecimy za gościem. Oczywiście jadę na fitrach, jak widać, i widać, i słychać. Znajdziemy gdzieś jakąś cichą przystań, to przyśniemy trochę. Mogę szybciej jechać, za to ludzie jest jeden. To by, co mi się spodoba, szefie. Szukam teraz jakieś wiaty na spanie. I myślę, że gdzieś tutaj widzę w okolicy coś się dzieje. Poczekajcie, zrobimy tak, bo tu jest CPN. A jak CPN, to i spanie. Gdzie masz kur? Nie będę mówić co. W drogę. Nie będziemy też jechać po nocy. Jedź prosto. Trzymaj się prawie.
przygotuj się do skrętu w prawo. Dobra, to gdzieś tu musi być. Tam, skręć w tam, prawo. Tam widzę. Chodźcie przyczepu. Dobra, tu będziemy mieli, to tu może gdzieś jak najbliżej, co? Ja bym jechał później. Kurde, jak tu wjechać, żeby go na dużo nie... Dobra, jak on tak stoi, bo jednak dwie przyczepy będą. Dobra, śpimy. Muszę powoli wracać dwoma. Dobra. No polecimy. Takie przyczepy muszę przeciągnąć. Przygotuj się do skrętu w lewo. Brawo, maestro. Ale to ja tu muszę wyjechać. Chcę, będę musiał wyjechać przecież. Skręć w lewo. Czekaj, tu jest wyjazd. Ale co ty mi teraz odpierdolisz? Aha, w lewo, może ja. No dobra, na czym mi nie zostało jeszcze? O kurczę, trzeba by rura ostro szła. Nie chodzi, żeby jechać dzień, nie w nocy. Wiem, żebym go styknął, nie? Nie musisz mi mówić w żłobie. Dobra, i lecimy już tam, gdzie mamy. A mamy lecieć do Oxnard. Że musimy tutaj teraz grać. O, no takim to byśmy pojechali moment. Ale my lecimy. Nie mam w kim jechać, jadę sam. Przed nie kazał ze kogo i brać, tylko sam jechać. Także lecimy sobie biały dzionek. Buty ma,
вам помогу ехать. Co? No jest duchota, ale co zrobisz? Musimy jakoś przemęczyć to. Przede wszystkim dziękuję za subskrypcję mojego kanału, jak ja widzę, doszło bardzo dużo. Subskrypcji moich chyba 8 subskrybentów, także dzięki. Z czym jadę? Oczywiście jadę na opakowania, ale to, co to jest? Co wam to przypomina? Flagę Ukrainy oczywiście. Ukraina ma taką flagę, niebiesko-żółte. Po prostu pomyśleli o Ukrainie. Ta sama flaga ma być. Nie wiem co, ale jadę, co? Jakby się nachla, dobra. Lećmy tak jak mamy lecieć i bez wygłupów. Mamy dużo kilometrów jeszcze. Jest oczywiście nowe Volvo VNL. Także mogę powiedzieć, że nie jestem normalnie zaskoczony. Fajnie jeździ. Tylko jeszcze ja bym miał silnik trochę większy. Jest prosto. Silnik ma trochę trzymały jeszcze, ale myślę, że w trakcie rozbudowy trochę dojdzie większy jeszcze jakiś. Chyba, że moderatorzy się postarają o to. Moderzy. Zrobienie większego silnika. No jak SCS to coś cienko to myślę. Dobra, także lecimy. Dlatego tutaj pipszenia. Trzymaj się. Trochę zamknę okno, żeby było mniej z prawej strony. Lecimy. Pan mówi, ja jadę. Ale tu poszłem teraz, co? Aż sam się zadziwiłem. No trochę i tak mi to nie łapie, ale to wiadomo, nie? Wszystkiego nie złapię. Jedź prosto. Tu odbicia do okularów nawet i to też będzie dużo robić. Lewej strony. No czemu mam się cały czas tej twojej lewej strony na Pings? Jadę na pobocze, bo to środkiem jechać to też nie dobrze. No, oczywiście nagrywam Shadowplayem, bo jestem nie nagrywam, bo obecnie jest wielkie dziadostwo, tam nieraz nagram coś, ale to bardzo małym stopniu. Polski program darmowy, ale nic tam zwyczaj to leży do przesyłania na YouTube, to może ja na live, to jeszcze ja. Ale nic poza tym. Ja Shadowplay też mogę wrzucić na YouTube, na live, nie ma problemu. Dobra, lecimy tam, gdzie mamy.
tego miodą, a nic to nie dają. Nie? To jest gorsze. San Diego de Mille, to San Diego de Rece. To są troszkę dalej jeszcze. Jakiś tam się wystrzelił, sportowy, kadilaczek. Trzymaj się lewej strony. Muszę dzwonić, bo to prawdopodobnie mógłbym zadachować przy tej szybkości. No, i lecimy. Oczywiście busa już nie będę nagrywał, bo po prostu nie mam go. Także ten bus u mnie już odpada. Może kiedyś. Ale to był może. No jak nie, do tej pory nie dam kupę kasy za gówno. Co nie chcę chodzić. I sobie ceny liczą 160 zł, to ja nie wiem za co. A mi się nie opłaca. O, gość zasyła motorkę sobie. Przyjemnie z rana, nie? No nie, bo to chyba nie jest za przyjemnie, jak jeszcze zimno z rana jest. O, tutaj się zbliżył. Kenur do mnie. Kenor się nie dziwi, bo ma 600 parę koni. 690 koni, to nie ma co się dziwić. Gdzie ten gościu? Ma został z tyłu gdzieś trochę, ale tak mnie dobije, bo widziałeś punkt czarny jego na ogonie. Nie zrobiłem sobie przybliżenia przyciskiem, bo bym widział. No trudno, wygra zrobię. Trzymaj z lewej strony. Mogę tak i tak się trzymać. Jedź prosto. Dobra, jadę prosto. No, gdzieś jakieś tutaj miasto zahaczymy. To o czym ja? Chyba ja. Trzymaj się lewej strony. No, widać jakieś tutaj wieżowce. W kierunku Los Angeles. Panie, tu pan dzwoni, bo tutaj może być mała przerwa w życiu się. Flagstaff. O! Poczuł woreczkę. Dobra, lecimy dalej. No zrobione to jest to naprawdę zajebiście. Leżamy do Phoenix. Moja była baza z Phoenix. A teraz jestem fresh. Przelatujemy tylko przez Phoenix. Ale z popiołu się wynurzę. Oboz odpadów. Zależy jak to myśli. Dobra, lecimy. Na tym jeepem. Trzymaj się lewej strony. No trzymam się, widzę jego siedzenie prawo. Ja prosto lecę. O, i mamy tutaj jakiegoś terminatora na motorze. No ale zasuwa, co by życzył. Ale dźwięku do motoru nie dobrali. Paskudnie. To jednak w tej starej wersji o wiele lepiej robi. Co wiem, 40. 3 czy 5 to było wiele lepsze. 6 nawet. O,
Ale u tego uwaga. On z tego motora by wyjebał. No mu zapytał i od razu górno. Dobra, lecimy za gościem. O, Ukraińcy nie. No, ale można pomyśleć, gdzie to jest flaga Ukrainy, takie przyczepy niebiesko-żółte. No, flaga przecież Ukrainy jest. I bardzo dobrze. Wielkie pochwała dla SCS. A my sobie zasyłajmy dalej tam gdzie mamy i kości pracujmy, bo to jest 21.48 normalnego czasu i sobota w dupie już. No i co, my musimy ciągnąć gumę cały czas, bo ten film to będzie bardzo na długi, 600 km. O Jezus. Widzę jak ma tak o tym. Fitek mi się trzyma trochę z początku tam przeskoczył, ale to nie ma co się dziwić, bo to odbicia o szyby okularów. Ale mimo to to ładnie chodzi, widzę. No, no i jak głośno. Ja ci nie wyjeżdżam w ogóle. A ty się wystraszyłeś mojego samochodu. No wygląda masywnie, ale to świadczy, że masz uciekać. Czekaj, zobaczymy, jak z paliwem będę stał, bo on też wie. A, dobra, lecimy. Powinno starczyć. No, tu jest fajnie, ale tutaj nie będę spał, nie będę nocy jechał, no ja. O, o, kurtyk. Krótkim rękawku i zasuwa. To znaczy, że gorąco. Ale kiedyś musiałbym coś zrobić, to takiego szlajwa, barno i to będzie wesoło. Gość idzie ostro, nie? No ale on może, ja nie. Nie mam tej możliwości. Trudno. No ale jakoś przeżyjemy to. Przejedziemy, przyjedziemy, będzie opie. Jeszcze raz pozdrawiam wszystkiego, 63 Paweł i Majwa, no i resztę wszystkich subskrybentów i prosiłbym o komentarze. Co się spodoba, co się nie spodoba, możecie pisać. Możemy troszkę w okno, bo się wytrzymy to trochę. Krzywdę, bo jest troszkę przygłośny, nie? No ale jest lepsze dźwięki, jak w interesie to mają. Tak jakby bym chciał na kibel lecić. Ja myślałem, jakie tam pustkowie, a nie? Co oni tak się dzisiaj rozpędzili? Zajrzały do Berga. No, nie wiem, co to za miejscowość nawet jest. Edynburga, a to Edynburg już. No, Edynburg. Dobra, to lecimy dalej.
Ja Luksemburg tylko jeden. Jedź prosto. No, dobra, jeden, dobra. Film nie wrzucę, prawda, jak to opierał na poniedziałek. Nie będę wrzucał tych filmów od razu. Gość tutaj. To on tak było. Gościu, to tak zwolniłeś go. No, tak szaleje, zobaczcie tutaj. Wiem, że może być kolizja. Dobrze, że masz czujniki, pokazujesz. O, tu są zmniejszenie szybkości. Aha, bo ty 89, a ja zapierdalałem 105. Taki prosty, 89 mnie tylko. Czyli nic na jakaś. Źle robione, nie też ta CCP, no patrzcie, gdzie musi zjechać do góry, tam zjechać na dół, dopiero CCP, jakieś dziwne, to powiedział, a to jeszcze jest pod nosem. Zajeżdżasz, tankujesz, myślicy myślą, ale w Stanach tak mają właśnie, objazdowe paliwo. Ciągniemy gumę. Autobusy VIP tego, ale co to ma? Co u nas jeżdżą?
żywa i na czyż. Jedź prosto. Dajmy ile paliwa mam i lecimy dalej. Będziemy czekać. Szkoda czasu. No, pomyśleli, żeby ten sygnał zrobić w razie kolizji. Kolizji nie robić, to dobrze zrobić to. Te czujniki. Pierwszą zmianę, także o, będzie co puścić. Jeden wrzuciłem, rzucam na wyższa, bo wyszedł. Wyszedł ten wyższy. O, ale go ścigacie miać. Tutaj wyszło. Jaki błąd, ale nie gdzie. Jaki. Dobra, i ciągniemy. Smugę, panie. Dzień dobry panu. Kenworth. W 900, jak się ma. Lecimy prosto. San Diego Barista. Trzymaj się lewej strony. Coś mnie to niepokoi. Zasuwają, nie? Zobaczcie. Ja ich druga nie powoli. Czy to sobie nie barystą będzie? Coś jadę. Trzymaj się lewej strony. Trzymał się, bo zauważyłem tego wycienką mordę otworzyć w buraku.
klimaty to się zmieniają, obrazy też fajnie stoją. Zjedziemy na prawą stronę, tak będziemy strzelić. Się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Lekker film. Zjedź w prawo. Trzymał lewy. Dobra, to trochę ciszej jest, co można jechać. Trzymaj się lewej strony. Idziemy, końcóweczka. Fresno, wiadomo, moje miasto, mojej bazy. Ja ze swojej strony. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. I lecimy w prawo. Zjedź w prawo. Skręć w lewo. No 89, a oni ile jadą? Paliwa się tylko nie stało. 33 km, no ale to pod nosem. Tu gdzieś będzie stała. Dojeżdżamy już do tego, kurwa, ma światła chyba, nie?
tej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Dobra, dojechaliśmy już do Oksnard. Zadanie wykonane. Odmeldowuje się. Oksnard to my ją zobaczymy. Tak, to był Oksnard. Zaraz zobaczymy jeszcze. Oksnard, dobra. Musimy cofnąć. Okej. Dobra, to będzie wszystko na dzień dzisiejszy. Do następnego razu. Cześć.